Jesteśmy w bazie. Pogoda jest wyjątkowo piękna, świeci słońce. Normalnie powinno być zimniej, bo jesteśmy w trakcie himalajskiej zimy tutaj. Przedstawię Państwu naszego kolegę, najmłodszego uczestnika wyprawy. Artur Heiser wychodzi z namiotu i zacznie się ubierać. Ma na sobie bieliznę typu Meraklon. Jest to specjalny materiał, który umożliwia przechodzenie potu. W ten sposób zapobiega się stykaniu warstwy wilgotnego materiału bezpośrednio z ciałem. Artur ma już przygotowane ubranie do wyjścia. Plecak z tym ubraniem waży około 6-8 kg. Jest to od razu ubranie już na duże wysokości, ale nie będzie ich ubierał od razu. Ubierze najpierw buty, bo tych nie będziemy zmieniać w czasie podejścia. Jak zwykle wełna pozostaje tym najlepszym materiałem, który bezbłędnie zdaje egzamin. No, jest troszeczkę słaba, więc oprócz tego dochodzi warstwa skarpet z tworzywa sztucznego. No i teraz rewelacja ostatnich czasów, specjalne buty. Już dawno minęły czasy, kiedy chodziło się ze skórzanymi butami. W tej chwili nosi się podwójne buty, właśnie ubiera wewnętrzny bucik, tak zwany srebrny bucik, który jest przede wszystkim bardzo lekki, a poza tym ma świetne własności termiczne. I wkłada się taki bucik do plastikowej skorupy butów, w tym przypadku butów w koflach. Dzień jest piękny, więc w zasadzie nasz bohater jest gotowy do pójścia do granicy śniegu. Musi jednak ubrać specjalną czapeczkę z tego samego materiału, co ta warstwa bielizny. No i oczywiście rękawiczki równie cienkie. Zarówno tę czapkę, jak i te rękawiczki już od pewnej wysokości będą stale na nim. Dojdą tylko kolejne warstwy. Artur udaje się do granicy śniegu. Jest to w tym przypadku umowna granica śniegu. Jesteśmy w dalszym ciągu w bazie. Chodzi tylko o demonstrację. A teraz, proszę Państwa, znajdujemy się na umownej granicy lodowca. Dochodzi do niej nasz bohater. Tutaj następuje kolej na ubranie kolejnej warstwy odzieży. Plecak stanie się o parę kilo lżejszy. To, proszę Państwa, jest rewelacja ostatnich czasów. Specjalny materiał nazywany przez nas i przez producentów Polar Wear. Te włoski tutaj spełniają rolę naczyń włoskowatych, które odprowadzają wilgoć od ciała na zewnątrz. Mnóstwo zamków umożliwia zakładanie tego typu odzieży nawet wtedy, jeżeli ma się już na nogach buty, a nawet raki, jeżeli się już jest w sprzęcie technicznym. Jest to jeden z najlepszych materiałów, lepszy od wełny, właśnie ze względu na odprowadzanie wilgoci od ciała. Na podobnej trochę zasadzie, ale naczyń zasklepionych, działa inny rodzaj materiału, tak zwany tinsulate. On z kolei pełni rolę warstwy termicznej, która zapobiega odprowadzaniu ciepła od ciała. Z tego samego materiału, co spodnie, trochę inna odmiana, również ta kurtka. I w zasadzie Artur jest gotów ruszyć śniegiem i lodowcem do góry. No ale ze względu na to, że idzie po śniegu, należy jeszcze ubrać specjalne ochraniacze, tak aby śnieg nie dostawał się do butów. Niekiedy te ochraniacze zrobione są z materiału grubszego, właśnie takiego, który spełnia rolę warstwy termicznej. Sposób zapinania jest tutaj również bardzo charakterystyczny. Zamki błyskawiczne przy tego typu ochraniaczach są zbyt zawodne, ponieważ dostaje się do nich śnieg. Wykorzystywane jest velcro. A więc specjalne takie zapięcie bez użycia zamka błyskawicznego. Tu już lodowiec się kończy i tutaj czas na ostatnią warstwę odzieży. Nasz bohater zapomniał ubrać w czasie drogi przez lodowiec specjalne okulary. Okulary o podwójnych szybkach z warstwą powietrza w środku, która zapobiega parowaniu od wewnątrz.
Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo intensywne, wobec tego trzeba stosować różnego typu maści zapobiegające oparzeniom i skutkom tego promieniowania. Najczęściej jest to prosta maść cynkowa, ale są również i inne o różnym faktorze, o różnym współczynniku pochłaniania promieniowania. I teraz, proszę Państwa, nowa rewelacja. Tutaj na tych wysokościach musimy się liczyć z bardzo silnymi wiatrami, z niskimi temperaturami, kiedy trzeba chronić każdą kalorię i nie dopuszczać do wyziębienia organizmu przez wiatr. Materiał, z którego zrobiony jest ten ochraniacz, to nie żaden ortalion, to specjalny materiał typu Gore-Tex, rewelacja ostatnich czasów. Zostało zresztą przygotowane w czasie wypraw kosmicznych i charakteryzuje się następującą właściwością. Molekuły pary wodnej powstałej z pocenia przechodzą przez pory materiału, natomiast te z zewnątrz nie dostają się do środka. Jednocześnie struktura materiału jest tak gęsta, że wiatr nie przewiewa na wylot. Zakładamy mimo wszystko, że temperatury nie są zbyt niskie, bowiem Artur idzie na szczyt, za chwilę wyruszy, idzie na szczyt bez odzieży puchowej. Taką odzież puchową można ubrać pod właśnie tę zewnętrzną warstwę odzieży goreteksowej. Tu już żarty się skończyły. Tu nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek wyziębienie organizmu, na narażenie oczu, na ślepotę śnieżną spowodowaną promieniowaniem ultrafioletowym. Nasz bohater idzie w stronę szczytu. Proszę Państwa, proszę o wyrozumiałość, proszę sobie wyobrazić, że właśnie tam nie widzą Państwo trawki, tylko że to jest lita skała, trudna. Nasz bohater powoli zbliża się do grani szczytowej. Tutaj już nie ma żartów, wiatry są bardzo silne. Decyduje się ubrać odzież puchową. Zima himalajska charakteryzuje się przede wszystkim wiatrami i niskimi temperaturami. Odzież tę puchową można wcześniej ubrać pod odzież przeciwwiatrową lub, tak jak uczynił to teraz Artur, na nią. Nasz bohater już finiszuje, zbliża się do szczytu. Ma na sobie kurtkę puchową, polską, najlepszą na świecie. Cieszą się najlepszą renomą. Wychodzi na szczyt i wydaje mi się, że coś tutaj nie gra, proszę Państwa. Jest, oczywiście twarz jest nierozpoznawalna, to Państwo wiedzą, że to jest Artur. On jest tak samo nierozpoznawalny, anonimowy, jak wielu innych zdobywców szczytów. Ale coś mi się tu nie podoba. Już wiem, o co chodzi. On po prostu zapomniał zabrać ze sobą sprzęt techniczny. Gdzie raki? Gdzie czekan? Gdzie lina? Liczę na Państwa wyrozumiałość, że jest to nasza umowa i tylko demonstracja.